Przybywamy w pokoju po członka naszej rodziny. To on. Chcemy go odkupić. Mamy 50 monet. Za takiego orła? Ośmieszysz się tylko. Chcą 500. Chcą 5. 5? Chyba coś źle zrozumiałeś. Dam 3. Co tu się dzieje? Przed chwilą mówiłeś, że dasz 50. Bo nie znałem rynkowej wartości Bogdana. Tato, wykupmy wszystkich. Aniela, co ja ci zawsze mówię na targu? Możesz sobie wybrać jedną rzecz. Oni ich wywiozą nie wiadomo gdzie. Ile za młodego? 30. A za tego w worku? A, nie stać nas na wszystkich. Dobra, bierzemy Bogdana i młodego. Czekaj, Janie, Pawle. Ja bym się zastanowił. W dole numer 2 masz gwarantowanego Bogdana. W dole numer 3 jest młody. Natomiast w dole numer 1 nie wiesz, co jest. I to brzmi ekscytująco. Ale to może być wszystko. Na przykład kot. A ja nie lubię kotów. Tato, w jaki sposób to miałby być kot? A nie korci cię, żeby zaryzykować i potencjalnie wygrać coś znacznie fajniejszego niż Bogdan. Ja tu cały czas jestem. Dobra, biorę gościa w worku. Tato, przyjechaliśmy po wuja i weźmiemy wuja. I młodego. Czy to twoja ostateczna odpowiedź? Tak! Cały dzień mówię do ciebie po polsku i ty się nic nie nauczyłeś. Nic. Słyszysz? Dobiłem targu z Tatarami. Nie chcieli ryzykować walki, wiedząc, że Polacy jeńców nie biorą. Znaczy, technicznie rzecz biorąc, wzięliśmy jeńców. Ale to byli nasi jeńcy wzięci przez nich, więc dlatego właśnie ich wzięliśmy. Mówi się wziąć, a nie wziąć.